Cześć, dzień dobry w sobotę. Jest po 9:00. Chwilę sobie poleżałam, muszę przyznać. Zaraz wstaję, bo mam znowu sporo rzeczy do zrobienia i ten vlogmas będzie dzisiaj na pewno krótki, z tego też względu, że muszę go szybko skończyć. A mówiąc szybko, mam na myśli coś w granicach godziny 15:00. Z tego też względu, że dzisiaj, tak jak Wam wspominałam parę dni temu, chociaż nie mówiłam wtedy o co chodzi. Dzisiaj u nas odbędzie się urodzinowa niespodzianka dla mojego wujka, który za 2 dni, tak nie, co dzisiaj mamy sobotę, no to za trzy dni kończy 60 lat i po prostu nie chcieliśmy tego przykleić do świąt i zrobić mu urodziny, bo jednak jest to taka dość okrągła liczba, jakby nie patrzeć, więc potajemnie. On totalnie nic nie wie i z pewnością się niczego nie spodziewa. Dzisiaj mam w planie ściągnąć go tu pod jakimś głupim pretekstem. I też przyjadą osoby dla niego bliskie, więc myślę, że będzie fajnie. No i też w związku z tym koło 15 muszę skończyć nagrywanie tego filmu. Z tego też względu, że muszę jeszcze zdążyć zmontować. A myślę, że już po 4 ktoś tutaj przyjdzie, więc ja już jakby nie będę przed komputerem wtedy na pewno siedzieć. W związku z czym muszę to zrobić po prostu szybciej. Ostatecznie wczoraj do sklepu nie dotarłam, także muszę to zrobić na pewno dzisiaj. Nie ma w ogóle opcji innej. I tak, no i muszę po prostu jako tako ogarnąć tu, więc co nieco postaram Wam się pokazać. Także najpierw spróbuję wstać z łóżka. Zawsze mi jest szkoda tych kotów, po prostu zrzucać je, no bo one sobie smacznie śpią albo leżą. Ale zaraz wywabię je jedzeniem, bo jeszcze nie jadły śniadania, ja zresztą też nie. A jak usłyszą mnie w kuchni, to na pewno zaraz przyjdą i wtedy z czystym sumieniem będę mogła pościelić łóżko. I jak jeszcze tu jestem, to pokażę Wam zawartość kalendarzy adwentowych. Jeżeli chodzi o lumenę, mamy Nordic Hydra Hydration Recharge Overnight Cream. Powiem Wam, że propozycje tych produktów są po prostu rewelacyjne i w 100% trafiają do moich jakby potrzeb. I najchętniej bym otworzyła wszystko naraz, no ale wiadomo, jest to totalnie bezsensowne. A jeżeli chodzi o Glam Shop, to zobaczcie, co tutaj mamy. Jest to glam błyszczyk do ust w takim bardzo błyszczącym opakowaniu. Nie jestem przekonana, czy to jest do końca coś, po co ja bym sięgała. Z tego też względu, że jest to bardzo drobinkowe. Niemniej jednak widzę, że to też się tak będzie błyszczało, powiedzmy, na jakieś różowo-zielone perełki. Ale sam produkt wydaje się być ciekawy i jest dość duży, bo tutaj mamy aż 5 ml. To jest sporo. A jeżeli chodzi o tę szufladę, to w końcu stanęło, powiedzmy, na starym, ale nowym. Tamten wyrzuciłam, to już w ogóle nie podlegało dyskusji. I przypomniało mi się, że przecież mam no, nieużywany organizer z IKEA na sztućce, który był u mnie w toaletce, natomiast był w tej szufladzie pustej, więc jakby i tak był to nieużytek. Także stwierdziłam, że gdy go dam w poprzek, no to będzie ok. No i tu z tyłu dałam takie rzeczy, które wiadomo są mi potrzebne, typu właśnie te szpatułki, typu trzepaczki, typu jakieś tam inne rzeczy, ale jest to tam bardziej z tyłu i myślę, że nawet właśnie tak jest to jak najbardziej w porządku i już mnie tamten nie razi po oczach, także zabieram się za śniadanie. A dzisiaj na owsiankę chciałam powiedzieć, na śniadanie jest tak, owsianka bananowa, już mam tutaj gotową, także sobie zjem. Tak sobie pomyślałam, bo kawa mi się robi, że może sobie zrobię najpierw jakąś maseczkę, bo w sumie mogę. Włosy jeszcze mam i tak nie umyte, więc nie robi mi to różnicy. Tak się zastanawiam, gdzie się podział mój pędzelek od maseczek i dlaczego go tu nie ma. No cóż, nie wiem, znalazłam jakiś inny, postaram się jakoś nim go użyć. Znalazłam jeszcze drugą część takiej saszetki z marki Knajp. I to jest maska połączona z takim peelingiem. Pamiętam, że była taka całkiem spoko, więc może już ją sobie zużyję do końca, w sensie tą drugą połówkę. I usiądę sobie z kawą jeszcze na chwilę. Powiem Wam, że nie mam jakoś bardzo dużo dzisiaj pracy, w sensie wiadomo, muszę ogarnąć trochę w domu, podkurzać, pomyć podłogi, posprzątać trochę łazienkę, w sensie no tak na bieżąco można powiedzieć.
Także tego typu rzeczy nie ma dramatu. Wiem, że jak będę działać metodycznie, to pójdzie mi to całkiem szybko. Później sobie skoczę gdzieś do sklepu i może po prostu pojadę gdzieś koło godziny 12, 13. Wtedy myślę, że większość osób będzie gdzieś tam w fazie obiadowej. To może nie będzie aż takiego ruchu. Podjadę tylko do Tesco. Tam też są kasy samoobsługowe, więc nie będzie jakiejś większej tragedii. Mam taką nadzieję. A co z tego wyjdzie, to się okaże. Moja cera też jest taka, że ja raz na jakiś czas potrzebuję po prostu takiego mechanicznego peelingu. I ta maseczka jest o tyle fajna, że ona właśnie ma w sobie takie ziarenka. One nie są takie bardzo nachalne. Aczkolwiek myślę, że nie nada się zdecydowanie dla cer takich bardzo wrażliwych. Moja taka nie jest, ale właśnie czuję, że potrzebuję ją trochę złuszczyć. I o ile ja bardzo lubię na przykład ten peeling z Sensum Mare, ten enzymatyczny i on świetnie działa na mojej skórze, to no, moja skóra potrzebuje też raz na jakiś czas takiego typowo mechanicznego oczyszczenia, więc tak myślę raz na 2-3 tygodnie staram się jej to zapewnić. Myślałam jeszcze w międzyczasie, że uda mi się gdzieś tam pomiędzy tymi vlogmasami nagrać dla Was denko. Zaraz Wam pokażę, ile tutaj zużytych kosmetyków pielęgnacyjnych czeka, bo makijażowe denko jest w zupełnie innej części domu i czeka sobie osobno, więc już wiem, że na pewno to pójdzie na 2 razy. No myślałam, że uda mi się gdzieś pomiędzy vlogmasami i byłoby idealnie na przykład wrzucić taki film w poniedziałek, bo nie wiem, czy w niedzielę będę coś nagrywać, najwyżej nie będzie nic, trudno. Ale się nie udało, więc na pewno zaraz po świętach się tym zajmę, bo już teraz nawet nie myślę o tym. O, tutaj w łazience pod umywalką jest właśnie takie duże pudło, z którego już się po prostu wysypuje. Tam z tyłu już leżą rzeczy i mi się tu już nic nie mieści, także z pewnością na raz to będzie za dużo, więc rozłożę to na... Łazienka posprzątana, zostało mi zasadniczo, jeżeli chodzi o to pomieszczenie, posprzątać kuwetę, wymienić ręcznik do rąk i później podkurzać i pomyć podłogę. Tak to już wszystko jest czyściusie. Także teraz zabieram się za kuchnię. Lubię tak działać z pomieszczeniami, bo wtedy widzę efekty tak od razu namacalnie. Na koniec wiadomo, odkurzanie, mycie podłóg. Także teraz szybciutko kuchnię. To już to będzie kwestia 20 minut, myślę, więcej nie. Chciałabym chociaż trochę przetrzeć fronty i blat i kuchenkę umyć, tak już, no, żeby było tak ładnie. No i później już tylko takie bieżące rzeczy i będzie wszystko. Mamy godzinę 11. Do 13 już będę na pewno po wszystkim, także dobry czas. I wtedy też pojadę sobie do sklepu. Yes, I am on my way.
Dobra, z małą granicą błędu, to znaczy jeżeli chodzi o godzinę, którą zakładałam, że skończę, bo już jest 13:30, ale to nie jest tak źle, nie ma dramatu. Także idę się przebrać i lecę, pędzę do sklepu, a później wrócę i chciałabym jeszcze umyć głowę, zdecydowanie muszę naszykować stół i tak dalej, więc jeszcze mam kilka rzeczy do zrobienia, także uciekam dalej. Dobra, kochani, wróciłam do domu i będę się już za chwileczkę z Wami żegnać, ale jeszcze zanim, to pokażę Wam tylko w sumie dwie rzeczy, które kupiłam. Nie, no właściwie pokażę Wam jedną rzecz, którą kupiłam w Tesco. I na wyprzedażach były takie strojki, który bardzo się wpasowuje w klimat, który mam w salonie. I za niego zapłaciłam dyszkę, więc bardzo tanio. Ale też pojechałam jeszcze do paczkomatu, bo w końcu przyszła moja nowa szczoteczka. Tym razem zainwestowałam w taką. Moja poprzednia też jest marki Philips, ale była elektryczna. Ta już jest soniczna, z jakimiś tam bajerami, nie wiem czym jeszcze. Poczytam sobie, jak znajdę chwilę czasu. Ale tamta się po prostu zaczęła psuć. Rozładowuje się praktycznie co drugi dzień, więc stało to się mocno upierdliwe i postanowiłam kupić sobie nową. Gdzieś tam Wam postaram się, jak nie zapomnę, podlinkować tę konkretną. A ja tak jak mówiłam, żegnam się już z Wami, bo zostało mi mniej niż 2 godziny czasu operacyjnego. Chciałabym się jeszcze trochę wyszykować i naszykować stół i wszystko dookoła, bo to tak się mówi, że a, jeszcze mam czas, jeszcze mam czas. A wolałabym jednak zacząć od tamtego, usiąść i zmontować jeszcze film, bo tego nie zrobiłam. Także tego czasu już mam naprawdę bardzo mało. Dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia jutro.